coś ogarnąć. Nie wszystko udało mi się ponagrywać tego jednego różnego dnia, ale myślę, że fajnie tego, ten vlog wyjdzie, bo jeszcze nie zdążyłem go skleić, ale sporo materiału mam. Dzisiaj, jak widzicie, znajdujemy się w Ursusie, tak zwanym Turze, którego już na pewno kojarzycie. Z tyłu z naczepą, z przodu jedzie Brączek. O, bardzo ładna BMW-ka. Z dwoma przyczepami w tym roku na spokojnie, przez tą pogodę, przez tą suszę, która była zima naprawdę wcześnie. Jak widzicie, właśnie tam w tle minął. Zima naprawdę wcześnie. Dlatego też na spokojnie. Nie ma tak, że po cztery kombajny są w polu. Teraz cały czas praktycznie u pana Bogdana koszą dwa. I dwa jeżdżą po usługach. Piąty kombaj w ogóle pojechał na PGR. Nie został przekładany w ogóle gardziel w tym roku, bo był od kukurydzy. Więc naprawdę na spokojnie w tym roku jest. Dzisiaj jedziemy kosić sobie dalej jęczmień. Dwa zestawy tylko prowadzone, bo dwa kombajny będą kosić na polu, które na pewno kojarzycie z Wronowania, gdzie właśnie tak padało. I tam będą na dwa kosić, dlatego też zestawów dużo nie zawozimy, ponieważ no plon pozostawia wiele do życzenia. Wypalonych w kawałkach sypie po 1,5 tony. Najlepszych po 3, ale to naprawdę mówię, pozostawia wiele do życzenia jęczmień. Zresztą wszystko w tym roku tak naprawdę słabo sypie. Jesteśmy sobie na pięknym Bytowie. Na spokojnie. Fajnie, tak powiem wam, kurczę, to wygląda, jak takie zestawy sobie śmigają. Fajnie, jak udało nam się złapać. No jednak się nie uda. Ale dobrze, wprawdzie się rozdzielimy z Brączkiem, będą miały samochodziki łatwiej do mijania. Ja ogólnie miałem jechać ciężką z tymi dwoma przyczepami, tak pierwszy raz się wybrać i w ogóle, bo do tego, bo do naczepy miała być jeszcze szmitka podczepiona, ale mówię, z racji tego, że ten pląd to wszystko o wiele mniejszy w tym roku, dlatego też nie musimy tyle zestawów naciągać. No nie nagramy jakiejś super akcji, ale trzeba się cieszyć, że w tym roku na spokojnie będzie zebrane, nie trzeba używać suszarni, tego wszystkiego, niepotrzebne nakłady, skoro i tak w tym roku nie jest jakoś rewelacyjnie, zaraz zaczną się też prace pożniwne, gdzie będzie tej roboty sporo, bo w tym roku będzie więcej orane na zimę, na pewno będą vlogi, ogólnie też właśnie zapomniałem wam powiedzieć, na pewno widzicie inną jakość troszeczkę, pożyczyłem kamerę Brączka z racji tego, że mojego GoPro padło. Padło wczoraj, jeszcze zdążyłem nagrać, wyjeżdżam do domu, chcę je odpalić, nic się z nią nie dzieje. Podłączam do ładowania, nic się nie dzieje, wyciągam kartę, nic się nie dzieje, podłączam do komputera, nic się niestety, ale nie dzieje. Niestety nie wiem, co jest, robi się gorąca, coś się musiało stać, najgorsze jest to, że nie mam papieru. Ale widzę, że chwilę vloga nagrywam i jest już naprawdę MB.
myślałem, że mi wyjedzie. Więc jest naprawdę słabo, jestem w szoku, bo z poprzednią kamerą nic się nie działo, a tu będzie proszę nowa kamera i coś się stało. Fajny był wcześniej widok, bo wszystkie cztery kombajny wyjechały, dwa na usługę, dwa właśnie do pana Bogdana, ale nie było co za nimi jechać szybko, ponieważ za ciągnikami wiadomo szybciej, oni za nim się rozłożą. Nowy asfaltik wylany. To już sobie można pisować na pole. Ale na spokojnie, Brączkowski już też dojeżdża. Wczoraj ogólnie wieczorem z chłopakami, jak już tak na spokojnie sobie oczywiście żywa skończyli, bo teraz to są dni takie, że czasami już o 18-19 zjeżdżają na bazę, chłopaki obmówują kompajny, żeby rano po mniej pracy. Przyjechaliśmy sobie powycinać trochę gałązki. A tu można było sobie na spokojnie przejechać. Nagrywa. Siema, dzień dobry. Bo jak widzicie, no tunel jest, ale chcieliśmy, żeby właśnie jak najwięcej takich, wiecie, gałązek, które tak zwisały nam tutaj przyciąć. Więc muszę tutaj naprawdę uważać, bo ta przyczepa jest o wiele wyższa niż wszystkie inne. Zaraz dojedziemy sobie do Brączka. Ja chyba jadę na koniec pola zawieźć przyczepę, wsiadam do Brączka i jedziemy na drugi koniec jego zestawem. Ale to zaraz się dowiem wszystko. Jak będę na miejscu. O, dzień dobry pani Różo. Hello, it's me. Can you hear me? Gryka jeszcze trochę. O Jezu, dobrze, że my faktycznie przyjechali poobcinać. Wiecie co? Ja sobie pozamykam drzwi, o. Ale będzie gorąco, zaraz panuwa. Najgorsze drzewo, które jest do przejechania. Muszę tutaj naprawdę uważać. Dzisiaj akurat kosi sobie chyba na tym polu na 99,9 Przemek wraz z Piotrem, także na pewno sobie do nich pójdziemy. Marianek wraz z Jasiem koszą sobie właśnie Rubin na usługach, a pan Bogdan, tak się miała być wlewana posadzka, dzisiaj ma taki, wiecie, duże zawsze roboty na gospodarce, ale też na pewno coś tutaj będzie ogarniał. Także myślę, że jakiś, może nawet z kilku pól tego woga zlepie, żeby się coś działo po prostu. Zamiast kilku będzie jeden, a porządny, może coś takiego. Więc zobaczymy. Tamtym zestawem Brączka się tu troszkę lepiej jedzie. Wiadomo, te przyczepy niższe, ale też z dwoma.
Ormondo nagrywa. Kombajny, cześć Bronku. Cześć. Cześć, Bronkowski Eugeniusz z tej strony. Cześć. Ormondo. Poszanowanko, tak? Ty, przypomina mi się godzinny vlog w tamtym roku. Też to pole, też nasza trójka. I też ten ciągnik. Jest też i Przemek. Inna pora dnia była. Jo, i więcej kombajnów. Ej, młody, mogę odpalać? Może jeszcze kamień. Łogiń! Piątkę wrzucasz? Nie ma piątki. A, dobrze. Ja ciężką jechałem. Ciapku. Tam jakąś dźwignię znalazłem, jak jechałem asfaltem. No cześć. Jedziesz już? No cześć. Cześć. Tak. Skakuj na górę i tam ogień. Tadiram, pararam, pam. Thank you.
Adasiu! Pas jest zapięty! Pas jest urwa zapięty! To jest co on jest tak naciągnięty jak klateka na żuku? A słuchaj, nie wiem, nie pomogę? Ej, on tam pierdoli, tak? Teraz, dziękuję. Cześć chłopaki. Ale tu jest zboża tylko. Patrzymy, wczoraj Jasiu zapomniał wysypać u sołtysa, ja pierdzielę. A drabinkę złożyłeś? Tak jest. Gdzie on znowu pojechał? Panie kierowco, można taksóweczkę prosić? A gdzie? Trochę krzywo stoi, bo tam jest taki dołek, ale... Pani potrzeba? Tak. Nie damy radę. Taksóweczka stoi. Ale ja nie zamawiałam. Ale tak... No ja nie! Nie. Kościół. A tu jest przerwane, tam jest taki kierowca. Weź przestań, jak ja tu brunowałem. Ja próbowałem każdą stronę tu brunować. Tak ciężko, tak mnie ściągało, nie? I nie wiem, którą stronę ja w końcu. Tam na końcu jest piasek jak cholera. Ja jeździłem... Tak, tak. I tam próbowałem, aż się w końcu zakopałem. Brony do tyłu i dzida, bo tam jest takie dziwne... Tam jest, jak te krzaki są. Tam jest taki dziwny moment. No a tu to nie wiem, we trzy strony świata chyba leciałem. A jo, stoi. Sąsiadki na polu wystawiłem. Bo tam jeszcze nie wycięte, chłopaki tu zaczęli od tego małego zagajnika. To oni dzisiaj to we dwójkę powinni machnąć, nie? Nie pójdzie, to do góry są. Ty Przemku, no. Przecież wy ostatnio we dwójkę machnęliście 30, tylko że prostej, no. No to ile tu jest? 32? 24. Ale tam no to żyją. Kurde, może. Jak już wyjadą na ten duży kawałek, to może machną. Wiesz, to są jednak dwa kombajny, nie cztery, nie? No. Przepraszam, będzie z tego film? Nie mogę cię mocno uderzyć teraz, zatrzęsnąć z tobą? Nie. Nie? Dobrze. Przepraszam. Ale pani potrzeba? Nazwisko. Ale nie, ja myślę, że to da radę dzisiaj skościć, kurde. Nazwisko. Pizdisko twoje. Oby tu lepiej trochę sypało niż... Jo, bo to w tym roku... To się pali, czy się kurzy? Pali, jej! Łogin! Ale kurde. Macie miernik w ogóle? Przemek. Jo, bo jestem ciekawy. Przemek! Krzyknij głośno, ojciec Łogin! Ojciec Łogin! No wypalone jest, masakra. Niektóre momenty są tak wypalone. Tu jest lepszy. Tu jest lepszy niż na pewno ten, co wczoraj kosili na... Mówili tam z Bogdanem na Lubimcu wczoraj. Wczoraj to tam nie było co kosić. Słuchaj? No jo, to tu jest lepsze niż tam. Przecież tam to był dramat. Ty, tu powinien nawet lepiej obijać, wiesz? Z tych włosów. Ale przebrzydła, co? Obsimaczała chłodnica. Mój Jezu, co to się tam dzieje? A nie da się jej ten? Nie, by trzeba było odkręcać śrubki. Co? Mój ojciec przerobił, żeby można było, wiesz. Bo też u nas się gotował. Co? U nas też się gotował i przerobił to. Bo nie zawsze, wiesz, dało się idealnie wymieścić w ogóle, nie? Kurwa! A ja chciał obczepać. Obcimaczały. Kurz cały. O panie, ale idzie. Czekaj, wejdę tam. Do środka. Pokaż tą szczotkę. Daj tą szczotkę. Trzeba jeszcze tą klatę, dobra. Przy łowiedzie będzie trzeba... Dobry, można? Można. No dziękuję, a może pan zobaczy. Dźwigienki wszystkie pójdzie. Będzie. A co to jedynka?
Furtka. A? U Jasia jedynka ciężko wchodzi. Jo? Jo? A prawie mnie, w ogóle nie używa. A u mnie wszystkie biegi już ciężko wchodzą. Słuchaj, ja nie wiem, ja dopiero przyszedłem. O, Adama coś wygryzło. Taki zapierdol, że Adam nie wie, w którą stronę iść. Ale piękny jęczmień dzisiaj. Nie no, ogólnie tak wyczekałem vloga, że kurde trafiłem na najładniejszy jęczmień w tym roku. Także jest się z tego cieszyć. Dzisiaj pan Bogdan nas podskakiwał. Bo naprawdę w tym roku trzeba się cieszyć z tego, co jest. Się wydaje, że Adam idzie na grzyby. Ty, to idzie. Ile, wiesz, ile pirazy oko macie skoszone? Co? Ile razy pirazy oko macie skoszone? Nie wiem, ja mam... W hektarach możesz zobaczyć? Ja mam około 5,5. 5,5, no to będzie miało tak samo. Myślę, Piotrek, jak... Nie no, ja mam około 5, może, a Piotrek ma więcej. No to dobra, koło 12 byście mieli skoszenie. O, 15, jak pięknie trafiłem. Czekaj, wykosicie od 12 coś chyba. To by było 3 godzinki. Ty, by to machną. Śmiało. Bo teraz takie najgorsze żeście porobili, bo tamto, no ta odnoga jest taka. No jo, luźno. Co mnie wibrujesz? A może ja wstanę? Ja pokażę salto. Jakiś low kick czy coś. Co się stało? Ugryzło cię za nóżkę? Tak. Nie mam czasu. Ale tu ściecha. Mi się wydaje, że Cybis ją robił. O, pięknie. Ale ten jest wyższy niż tamte, nie? Jęczmień. Tego się naprawdę o wiele lepiej pnie. Na poprzednich polach to ciężko, no wiecie, na takich górach nie zawsze header idzie tak samo jak kombajn. I naprawdę było ciężko się cięło. Jak był gdzieś tyle i kłos. O, patrz, patrz, patrz. Zawodowiec. Broczek, weź tak, nie biegaj, bo raka dostaniesz. Ale go napięło jak planekę na szuku. Mówię chłopowi wieczorem po nagrywaj. Mówię wieczorem po nagrywaj chłodni. Nie, zawziął się. Ale dobrze. Sport zdrowiu szkodzi, nie szkodzi. Także dobrze, dobrze. To za szybko? Tak. Nie za szybko, to... Nie wiem. Nie wiem. No to... Postanowił trochę zgubić. Za wielka strzota z 10 ton tu jak nic. Ale te mierniki strat dobra sprawa, jakby nie patrzeć, nie? Tym bardziej, że na tych terenach, bo czasami jak jedziecie do góry czy coś, nie bardziej się sypie? Co? Jak wy na przykład podjeżdżacie pod te góry niektóre. Wtedy nie są większe straty, albo jak nie, no wiem, jedziecie do przodu. Przez dołek zazwyczaj. A, to wtedy to jak? To pinko jak kupię. Z góry, dół i pod górę. I wtedy. Najwięcej. No zawsze wtedy wiadomo. No ale niczym tego nie zniwelujesz, nie? Nie. Tu nic na to nie poradzi. W następnym roku jeszcze będą klimatyzacje w twojej i w Piotrka. Piotrka, no tak, bo Piotr nie ma. Jasiu i Marianek mają, ale też on niedawno chyba, nie? I oni mają od początku. Jo? To jest oryginalna. O kurwa. Tak ładnie wyglądała ostatnio, jak ją nabijali. Kurde, chyba nówka sztuka funkiel. Czyszczona. Jak chcesz? Niemiec się sprzedać. Ja nie wiem, jak oni to poprasują. Dobrą prasą, no bo to... Rotor, żeby to rozgarnął jakoś w miarę, bo weź to prasuj inaczej. No ale co zrobić? No, nie pomogę takie czasy.
Zaczepimy ją i dopiero spandekujemy. Dobra, dalej, cofnij. Cofnij. Popuść. Popuść, czy to ty? Ale pali. Mnie przebrzydła, obsimaczała mucha, o jakaś ugryzła. Znowu gangrena mi się zrobiła duża. Musi iść, kurwa. Ładnie szafują. A jak Marianek z Jasiem jutro skończą, to oni w czwórkę będą walili tą. Jak Bogdan nie zmieni planu. Ja pier. Bo już ta piosenka w trakcie od driftu było słychać jak puka coś. Tomasz, wiesz, ślisko. Od razu na trzymałem w pasach, byłem. Ale już ogólało mordo. Kurwa, poczekaj, jebany zaczep. Jak mnie wkurwiają te zaciski. Andrzeju! Nie denerwuj się, zaraz wyjebiemy. Czekaj, zaraz. Oj, pięknie. Dobra. Ja ci pokażę, a później jak już będzie blisko, to wiesz. Czekaj, już zapnę. Czekaj, zapnie powietrze. Przyciśnij hamulec.
19 macie cofnięte, nie? Nie wiem. Nie patrzyłeś w siebie, ile miałeś? Siema. Nie mam papieru. Co on tam stoi? Co wy tu robicie? Wagner. Dawaj łułę. Cześć. Ty co mu tak zostawia dziwnie Przemkowi? Widzisz? Sypie. To jest Piotr. On ładnie usypuje. Weź tam spa, dobra. Szkoda, że z pasa nie ściągłeś. Co? Szkoda, że z pasa nie ściągłeś. Dobra, tam te parę ziarek. Tak. Czekaj. Koniec, bo ostatni transport praktycznie zwozimy.
Jadę teraz sobie na silosy. Będę zrzucał z przyczepy, Brączek właśnie. Wypuchiwał, nie zrzucał, tak? Dobrze, przepraszam, będę zasysał. Najgorszy chyba kawałek do dojazdu na silosy na dzisiejszej trasie. Podjazd pod Modrzechowo. Au. Jakby ktoś kojarzył, to będzie wiedział. A jak? O, aktualnie pogoda u Szmagaloka. Dzisiaj mamy za oknem 26,8 stopnia, a asfalt rozgrzany do 31. Myślę, że po naszym przejeździe do 42, ale w porywach do 50. Zależy, jak podejdziemy. Mamy pełną przyczepę. Myślę, że na niej będzie gdzieś 12. 14. 14, jak jest full pull? Jak jest full pull, to 6 na full, także mamy około 14. Spokojnie będą sobie jutro. Zresztą ona nawet nie będzie chyba dzisiaj zwalana, ani jak jutro. Jak się uda, to zwalimy dzisiaj dwie, a jeżeli nie, no to jedną, a resztę jutro. Jo. Powiedz, żyjmy na spokojnie, tak że się nic nie pali. Dokładnie, także ja dzisiaj sobie na spokojnie jadę, jeżeli mi karty starczy, dlatego też nie chcę dużo nagrywać, chciałem ten przejazd tu nagrać i nagram już coś z właśnie rzucania, zasysania odwoża. Tak, dokładnie. Tłuchawa kończąco z sądza, tak? Dokładnie, tłuchawa wolno z sądza. Kończąco z sądza. Dam mi wolne. Dam je wolno z sądza. Wy podeszli. Ty, to idzie, wiesz? To idzie, jo. To jest zrobione dzisiaj. Wszyscy patrzą, kurde, zatrzymują się samochody, z tyłu stoją, nie wiedzą co robić. Panie, co pan tu? Ale ty, to jest dopiero mój pierwszy zestaw dzisiaj. Pełny. No jo, pan Bogdan. Pan Bogdan dzisiaj się zerwał, mówi biorę dwie i zaciągam. No to dzisiaj chcę popizdował trochę. Także na pewno fajny zestawik był. O, ty Mr. Kutango 84. Siema Zbyszek. Co ma pan dobra? Pauzę kręci. Ja pierd. Dobra, także co, słyszymy się już na silosach. Jest nasz odkurzacz z Teletubisiu. Przywitaj się. Zrzucamy sobie tą przyczepę, bo jutro będzie nam potrzebna na Ukrainę, bo tam jest ładny jęczmień i będzie on do siewu. Więc tą przyczepę chcieliśmy mieć pustą. A że już jest dzisiaj po robocie, więc luźna guma. Wieczorek fajny, tak tu można rzucać. Południe to jest masakra. Słońce jak daje. Naprawdę dobrze to ściąga, więc nie będę go wyciągał. Także na dzisiaj spoko wyszło, Zdonek spoko, plany wyszły ponad, że tak powiem, bo udało nam się skosić, myśleliśmy, że na dwa dni to będzie, ale jest dobrze. Bez awarii się obyło, to najważniejsze, o tym trzeba pamiętać. Kurde, patrzcie jak biłem, pół przyczepy mi ściągnie. Mniej będę odkurzania miał, perfekcyjną panią do własy, nogi opaliłem ładnie. A nie, to tylko brud. Wszystkie zestawy zasypane. Żeby mi się tu później nic nie wciągło. Dzień drugi żniw, kurde, ładnie godzinka 8.36. A my na silosach z Adasiem. Cześć Adasiu, cześć. Wczoraj wieczorkiem zwalaliśmy, ale nie wiem jak długo starczyło mi ujęcie, bo chciałem wam zrobić pożegnanie właśnie. Tak już na silosach, wiecie, taki fajrant po robocie. Ale kurczę, mi się gdzieś kamera wyłączyła po całym dniu i nie dało rady. A mamy dzisiaj do zwalania niedużo, fakt, że ona jest pełna chyba. Ale to jest 40 minut. Musimy ją szczepić stamtą, bo taki sam wczorajszy zestaw był. Będzie zawieziona na Ukrainę. Tak jest. Żal za dziewczyną. Dobra, mordo, ty weź skakuj, ja ci tu podam. Tak jest. Ja ci to podam, zawiążesz sobie.
i wtedy odpalamy i ogień, bo szkoda czasu. Musisz na środku. No. Już od razu jak wejdziesz, to już wejdź na chwilę ten. Do najwyżej od razu wyssiesz. Dobra, dobra, tam się będzie rozbirał. Ja już sobie tu naszykuję. Paliwo, jo, paliwo było lane, kurde, nie ma wiaderka, żeby podstawić z tyłu. Ono jest pełne. O, przybrzydłe nogi. Oj, mnie zatoki ostatnio zaatakowało te ostatnie dwa dni. Przekichane jeszcze w kurzu robić, bo nosem nie można oddychać. Ale jakoś sobie damy radę, nie? Damy radę? Dobra, Marcel, właś tam, nie pierdziel. Przybyło. Tak będę musiał związać, że to wiązanie... To wiązanie musi być na tym. Przybórcie, nie? Ja ci powiem, ile masz zaciągnąć. Jeszcze. Jeszcze. Dobra. Coś takiego to musi być. Serce wali jak dzwon. Czekaj, ci go podepchnę. Tak. Od razu tam na początek go iść gdzieś tam zasi. Tylko jak będę włączał, nie? To nawet w górze go trzymaj. Andrzeju. Trzymasz go, dobra. Tu nam taśma lekko puściła, ale wiecie, to wszystko pracuje. Chyba to Leo przyszedł do. Perfekcyjna pani domu. Kurwy, się tak się... Wiem, najgorszy jest ten moment pierwszy, żeby to wyciągnąć, nie? Najgorsze jest to, że nie można go całego zatoczyć. No nie, bo musi zaciągać powietrze, żeby to wiecie. Ale to tylko wiesz. Pierwszy moment, najgorszy. Ostatnio nam nie chciało ciągnąć, bo te filtry się zabiły. A tu przy jęczmieniu to trochę musisz go wyciągnąć, nie? Trzeba wyciągać właśnie, żeby on przerzucił wszystko w silos i wydmuchnął ten cały kurz. Bo wiecie, jak cały czas nie znawał tego zboża, to on nie ma kiedy... Jeszcze raz mamy wąż w ogóle tak dobrze rozłożony, jestem w szoku, wreszcie tak jakoś go odkręciliśmy, tu chwilę inne wiązanie zrobiliśmy, to tamto i powiem wam, że naprawdę spoko wyszło. O wiele lepiej się tak to pracuje, bo gdzieś ten wąż się, wiecie, tam nie pląta, bo tak to ty on jest zaplątany. A, na GoPro właśnie. O, tu już mieć kawałek zaciągnięte. No, ale wiesz, to nawet jest... No, nieźle. Tamten zestaw idzie na sprzedaż, on jest też pełny, tak, dokładnie, on jest pełny, zjechał prawie jak ostatni. Weź sobie zawsze łap ten, łatwiej jest. W około godzinkę, nie całą, robi się przyczepę. Tak na spokojnie. Teraz to już idzie najgorzej, wiecie, ten przód odkryć.
zrzuconą na spokojnie. Brączek pojechał zawieźć kombajnistów, bo Brączek właśnie był na bazie, zapomniałem wam powiedzieć. Tam miało zawieźć wszystkich kombajnistów na pola i zawieźć przyczepę. Najgorsze jest to, że te deski, kurwa, jeszcze. Tak to się napchnie. Jak na pierwszy raz nie tak robicie może. To jeszcze strach o tą wiatę te. Byśmy wczoraj za mocno ją zepchli trochę. Ile tam z 10 cm, nie? Dźwięk mi zejdzie. Coś tam słychać, coś tam robi, ale nie wiem. Czy do przodu? Taki? Okej. Dziorgo, panie majster? Dobra, paja. Podłączamy. Jop. Żeby się tu nie poplątało. Nie w jednym. Myślę, gdzie mu ale wyprowadzę mu chyba na pole do Basi. Jo. Bo tu nie ma. Nie ma. Bo przecież jak przyjdzie Bogdan, będzie musiał wyjechać. Bronek kombajnista, jęczmień dzień drugi. A wprawdzie to jęczmień to już jest, czekaj. Jęczmień dzień czwarty chyba. Czwarty, o jak nie dłużej nawet. Naprawdę w tym roku bardzo dużo jęczmienia. Ale jestem ciekawy, ile wszystkiego było, ale na pewno sporo, sporo, bo większość pól w jęczmieniu. Dzisiaj chyba najładniejszy. No, ale się okaże, jak już będziemy mieli wszystko na przyczepie, bo są miejsca, że no nie wszędzie jest taki idealny. W tym roku fajnie, bo wiecie, nie ma takiego tego nakładu, jak mówiłem, więc każdy może sobie pokosić. Każdy może się pouczyć. No właśnie, bo jak wiecie, później przyjdzie jakiś czas, coś by wypadło, jakiś kombajnista by nie mógł, to zawsze wiecie, fajnie jak jest ktoś w zamian i nie trzeba wtedy aż tyle przyuczać. A jak teraz, no mówię, nie ma takiego naporu, to można tam spokojnie sobie pojeździć. Ogólnie pole będziecie kojarzyli, Ukrainę to na pewno z tego. Z vloga, z bronowania, bo tu też żeśmy wtedy przyjechali z Bronkiem razem na Bąku. I Orka tu też była, co Przemek mi dał Basiunią pojeździć. Ale będę przepalać, będę obaj. Pełne skupienie, o, przepraszam. Nie ma problemu. Ale nie, fajnie się kosi. Ogólnie moje w tym roku drugie koszenie. W zeszłym roku też raz sobie pokosiłem.
A ja dobra, chwilę cię tylko chwilę. A w tym roku Przemek powoli sobie ponagrywasz też, ja sobie mogę trochę więcej podnosić. No, jakby nie patrzeć, tak to przemczę sobie jakiegoś tam filma rybnie. Najgorsze jest właśnie w tym kombajnie te biegi. Już tym na pewno po sezonie trzeba będzie się zapękować. Już jest na karteczce napisane do zrobienia. Jo, to taka litania do Najświętszego Pana Bogdana. Jest, co trzeba będzie na warsztacie robić. Bo ślizga się pasek od jazdy i czasami pod górę nie daje rady już. No i też to wrzucanie biegów, jak na pewno słyszeliście, jak ostatnio z Przemkiem jeździliśmy wczoraj wręcz. To będzie wszystko na jednym vlogu, bo postanowiłem, że robię jednego vloga, po co tyle vlogów chłopaki tutaj mają. Także zapraszam do Adasia, zapraszam naprawdę do Brączka, bo tych vlogów ze Żniw będą mieli naprawdę dużo. Ja postanowiłem, że zrobię jeden, ale jakiś taki, wiecie, porządny. Porządniejszy, dłuższy może i po co to tyle. Więcej będę robił na pewno z prac pożniwnych. Ważne, że GoPro działa. Wczoraj naprawdę. Więcej na będzie robił z prac pożniwnych, bo wtedy będzie sam jeździł. Właśnie, bo też o to chodzi, że kurczę, jak siedzę sobie gdzieś tu z boku, nie wiem, gdzieś tam ten, to ciężko mi się takiego vloga nagrywa, bo już człowiek przyzwyczajony do tych vlogów bardziej takich, gdzie siedzi gdzieś tam za kierownicą, to wtedy wiadomo, jest o czym innym pogadać. A jak się gdzieś jest z boku, to zawsze trzeba jakiś ten temat znaleźć, z kierowcą zagadać. Tak jak jeszcze wiecie, my sobie kosimy to spoczko. Dobra, jedziemy sobie. Pełna pszenicy, wyszło więcej niż się spodziewaliśmy, ale co tylko się cieszyć. I tak tam jest na przedniej paszówka, więc sobie dosypaliśmy i jedziemy dokończyć jeszcze małą Ukrainę, czyli ten hektar, który tam był. Dawaj Brąku na bąku. Myślę, że akurat chłopaki z tego hektara powinni zmieścić to właśnie tam na tą przyczepę. Reszta później tnie przężyto. Reszta tnie przężyto. I na dzisiaj to będzie fajran. Jutro ostatni dzień śnieg, tak jak wspominałem. Zostaje 8 hektarów. I po zbożach czekamy tydzień na łubiny i do żyłki. Mamy około 12 ton pszenicy. O, to ma fajne hamulce. Dobrze hamuje, nie? No,
tu się spoko zjeżdżało z tą. Która to miała takie te do dupy, co ja nie mogłem na gospie tam zjechać aż? Z czym ja jechałem? Z jakąś zieloną? Ta, co pierwszą dzisiaj zjeżdżałem. O, ona ma przekichaną, ona jak złapie od razu, to jest koniec. No jo, wiesz, ale jak we wszystkich chodzą prawie jednocześnie tak samo i wsiądziesz na tak... Te dwie mają najlepsze, ta i niebieska ta mała i naczepa ta tandem ta mała, nie wiem. Ta też dziwnie hamuje, tak dobrze hamuje, ale tak inaczej, nie? No, czy do wszystkiego się trzeba przyzwyczaić. Przynajmniej będzie więcej niż 12 ton. Bez przynajmniej, bo to czuję jak jadę. Tu będzie 13-14 ton na spokojnie. Jak my z Polskich Światem jechaliśmy koło Biedry. Logi Interos, nas